Ja, Aleksander Krasnojardzow, major, lecik pierwszy. Albo nie, albo to jest jakiś inny, ale bardzo podobno do tego pilota. Może oni tak wszyscy wyglądają. Dobra. Ja, Aleksander Krasnojardzow, major, lecik pierwszego klasu. Tak, major, ten pilot pierwszej klasy. Второго смешанного авиационного полка. To jakiś tam pułk, 21 nieważne смешанной jaki. авиационной дивизии. Принимал участие в боевых действиях на территории Украины. Brałem udział w wojennych działaniach na terenie Ukrainy. Совершил три боевых вылета. На третьем вылете был сбит. Нам Dokonałem говорили... trzy loty bojowe i w trakcie trzeciego zostałem zestrzelony. Что мы работаем по военным объектам. No, na samym dziele koordynaty, po którym my robimy. Mówili nam, że tak, że działamy, że strzelamy tylko w wojenne obiekty, a tak naprawdę koordynaty, które dostajemy, okazują się gражданskie obiekty. Okazują się tam obiekty cywilne. W tym числе жилые кварталы. W tym także no, zamieszkane przez ludzi kwartale. Города Чернигово. Miasta Czerników. При этом мы используем неуправляемые бомбы, что... Przy czym wykorzystujemy nie bomby, którymi się nie da sterować. Приводит к большому количеству жертв среди граждан. Co doprowadza do dużej ilości ofiar wśród ludności cywilnej. Данского населения. Результаты наших авиаударов я видел своими глазами. Wyniki naszych nalotów awiacyjnych widziałem na własne oczy. Разрушенные жилые дома. Zniszczone budynki zamieszkalne przez osób cywilnych. И убитые мирные жители. I zabici cywile. Как мне стало известно, вчера в городе Мариуполь. Też dowiedziałem się o tym, że wczoraj w mieście Mariupol воздушно-космические силы России нанесли удар по детской больнице. Tak, siły kosmiczne, powietrzno-kosmiczne Rosji dokonały ataku na szpital dziecięcy i роддому. I szpital położniczy. Oficery воздушно-космических. Zwracam się do was, oficerowie powietrzno-kosmicznych wojsk Rosji, który сейчас находится w Крыму. Którzy teraz znajdują się na Krymie i dokonują lotów na tereny Ukrainy. Nie bierzcie udziału w tej wojnie przeciwko Ukrainie. My wojujemy nie przeciw jakichś nacystów, a przeciw całego narodu Ukrainy. Walczymy nie przeciwko jakimś tam nazistom, ale przeciwko całemu narodowi Ukrainy. Nie piętnajcie swoją cześć, nie ubijajcie kobiet. Nie piętnuj się swojego honoru, nie zabijajcie dzieci i kobiet. Dzieci.